siemanko, sobotni poranku. Mamy godzinę 11.30. Wo. Jesteśmy super tak. W Marlinie tradycyjnie na kawce. Tą restaurację polecam. Pokażę wam, jak ona wygląda. I może tu wjedziemy w drodze powrotnej na obiad. Wczoraj byliśmy na rowerach w Milnie. Mieliśmy dojechać do Milna, ale nie dojechaliśmy, bo jechaliśmy tymi tam takimi krętymi drogami cały czas, tą trasą rowerową na zachodzie wyspy, a że do 13 padał deszcz, to no to nie dojechaliśmy. Pokażę wam, gdzie jesteśmy i jak to tu wszystko wygląda. Także poranne wiadomości, można powiedzieć przedpołudniowe. Tu stoi sprzęt. Tu jest ta restauracja, którą polecamy. Ona się nazywa chyba Riva. Mamy internet tu już. Co podjedziemy, to nam się automatycznie załącza. No i my tu jemy. Jemy kalmary bardzo dobre. No i tu nasz ster jest przepyszny. Przepyszny. Nie kombinujemy nigdzie indziej. Nie ma sensu, jak jest sprawdzone. Także tu zawsze wjeżdżamy. Słuchajcie, płynie przed nami prom ze Splitu. Ciepło jest. Dzisiaj w nocy była ulewa. No, nie padał deszcz, tylko była ulewa. Ale to jest niesamowite, że jak to się skończy, wychodzicie w krótkim t-shircie. No, jest wam bardzo ciepło. Będziemy zobaczyć. Mieliśmy tu raz wjechać na tą kawę. Nie wiem, jak to jest. Ludzie to takie dziwne stworzenia, że jak ktoś gdzieś siedzi, to oni przychodzą. I potem drugi, trzeci i nagle się robi pełno. Jak jest pusto, zobaczcie tak tu. To jest pusto. My ostatnio tak zrobiliśmy, że nie było nikogo. Osiedliśmy, ludzie patrzyli i obok też było wszędzie pusto. I wszyscy przychodzili do nas. Tak jakby oni myśleli, że jak my tu jemy, czy pijemy, to tu jest dobrze. Jakoś się to nazywa. Nie pamiętam jak, ale jakoś się to nazywa. No i jakie wiadomości, słuchajcie, jeśli chodzi o ten domek, bo tam czekają osoby, mam już namiary na właściciela, chcę go odwiedzić w drodze powrotnej, mam cały adres, zobaczymy, czy się uda, także czy coś uda, to wam powiem, co i jak, co mi się udało dowiedzieć. Jest on, mieszka z 400 km stąd. Nie wiem, czy gdzieś pojedziemy, dzisiaj udało nam się, o, ale tu wieje, to nie pójdziemy, bo na komórce. Niestety na komórce wiecie, jak to wygląda. Także dzisiaj przedłużyliśmy o kolejne 5 nocy. A zapytałem właściciela, czy zostaniemy 5 nocy. On mówił, o to super. Ja mówię, a nie dałoby rady po 50? A on mówi, można. No i po 50, słuchajcie, mamy piękny apartament. Nie kombinujemy nic taniej. Mamy po 50 euro. Znaczy 250 euro zapłaciliśmy. Uważam, bardzo luksusowy ten nasz apartament jest. Za nami pozdrawiamy tych Polaków, którzy dzisiaj wyjechali rano. Na pewno będą jutro oglądać ten film. Także czekam na komentarz. Bardzo fajni ludzie z Krakowa. Oni wiedzą, o kogo chodzi. Podali suba i oglądają. No i też pozdrawiam tych takich niewłaścicieli, bo to są ludzie, którzy prowadzą teraz taki dom za nami. Jakby ktoś chciał namiary, to też od nich wezmę i możecie się po polsku dogadać. A zobaczcie, już ludzie przyszli. To jest niesamowite. Mówiłem, jak my wsiądziemy, to oni to zaraz zaczną następni się doklejać. Tak to wygląda. Także będziecie mogli sobie do nich zadzwonić. Nie musicie znać żadnego języka. Ktoś tam ma jakieś tam problemy. Po polsku się dogadacie, ceny fajne, oni tam mają podobno 10 apartamentów. Z tego co wiem, to teraz ci Polacy podobno płacili chyba 35 euro za dzień. No to rewelacyjna cena, nie ma wtedy co wydziwiać, czy łóżko skrzypi, czy nie skrzypi. Za 35 euro bierzemy co jest. Oczywiście, żeby było czysto, bo to jest podstawa. Nasza dzisiaj podróż. Powiem wam, wczoraj, bo tu śpimy, więc stąd objechaliśmy to wybrzeże. Tu jest taki problem, tu wysokie kamienie, takie duże kamienie na ścieżkach są, także trzeba uważać tu. Dojechaliśmy tu,
No i stwierdziliśmy, że stąd do Milna było tymi duszkami niecałe 50 minut, a była już chyba 15:30, więc stwierdziliśmy, nie jedziemy, bo by było za późno, bo godzinę tu, godzinę z powrotem, godzinę się pokręcić, a mój plan jest taki, że stąd mamy chyba 10 niecałe kilometrów do Milna tą drogą, bo tu już to zjeździliśmy, jest naprawdę same gaje oliwne, piękny teren jest, tylko musicie mieć dobre opony i ktoś to jeździ po takim szutrze, żeby się nie bał. O, Jardolina, Jadrolinia pływa. Ale brudna jakaś taka. Kurczę. Sypią się te promy od nich. Musieliby do Norwegii pojechać i tam pogadać z nimi, żeby od nich sobie załatwić. Tam są te promy niesamowite, tak widzieliście. No i dobra. Także dzisiaj jesteśmy już tu. Stąd mamy gdzieś 6,5 km. Tym nabrzeżem jedziemy. I my jedziemy do Postiria. I z Postiria dzisiaj zwiedzimy Strymp. Jest takie Dol, miasteczko, o którym wspominał nam jeden widz, że tam jest bardzo fajnie, jest jakiś taki zamek, czy pałacyk mały, jakiś stary, czy to ruiny, nie wiem, zobaczymy, nagramy wam to na głównej kamerze. I tam podobno jest bardzo fajna restauracja. Mam zdjęcie zrobione, co ona mi napisała, ta osoba, więc żebym potem nie kombinował, nie szukał, wtedy tylko wejdę w zdjęcia i zobaczę, co my tam mamy szukać, robić, jeść, pić i tak dalej. Te miasteczko, które żeście widzieli, to byliśmy Bol. Uważam, że poza sezonem jest to najsłabsze miejsce na wyspie, ale to jest moje zdanie. Ta część wyspy wygrywa poza sezonem. Tu jest życie, przede wszystkim dotąd, tu. To jest top. Tu chcieliśmy wcześniej spać w Milna, ale ceny tam są zabójcze, przynajmniej na Bookingu. Nie wiem jak na miejscu, pojedziemy to wam powiem, ale przez Booking to jest po prostu ceny jak dla nas w sezonie. Takie ceny. Zobaczcie ile ludzi jest. Dzisiaj mamy 19 albo 20, zaraz wam powiem, który dzisiaj jest. 19, sobota. Ludzie spacerują, czekamy na słońce, żeby tak wyszło, żeby się znowu trochę położyć na plaży, ale ciepło jest. Ja mam tą cieniutką koszulkę rowerową, a potem mam taki t-shirt termo, też bardzo cienki, jak gazeta dosłownie, jest mi ciepło. Na rowerze jak wiatr wieje, no to tak jest idealnie. Co tam jeszcze wam powiedzieć z wiadomości? Zobaczymy, czy będziemy wracać stąd po tych 5 nocach już do domu. Może tak, bo nie wiem, czy mi się chce gdzieś na 2-3 noce kombinować. Chyba, że jeszcze, może tu przedłużymy jeszcze o kolejne 2 noce. Zobaczymy. Bo jak gdzieś jechać, to mi się nie chce na 2-3 noce. Wolę już na tydzień gdzieś posiedzieć i potem znowu gdzieś zjąć. Patrzcie, słońce rodzi. No, pięknie jest, naprawdę jest pięknie. Jeszcze raz polecam tą knajpę, naprawdę jest bardzo fajna. No, jak ktoś lubi tuńczyka, to jest przepyszny, przepyszny. No i pojedziemy tu znowu. Pojedziemy tu w prawo wbijemy się. Tu jest niestety trzeba część przejechać asfaltem od Supertar. Do góry się wjeżdża, tu jest taki Tommy Lidl. I tu jedziecie nie autostradą, tylko drogą taką super, nową. Wszystko to porobili, to jest wszystko nowy asfalt, nabrzeże całe zrobione. I potem wjeżdżacie w dół, nie? Tu macie jeszcze tą Splitska chyba jest wcześniej, nie wiem czemu tu jest, nie jest narysowana. Potem Postiria. No i tu od między Splitską a Postirą do góry jest, tu jest ten Strymp i ten Dol. A tu jest nasza też kochana wyspa, na której byliśmy. Całą zjeździliśmy, całą. Z Soltą jest taki problem, że na Soltę, żeby się przyjechać na rower, trzeba, nie ma tu żadnych takich jakichś promów mini czy coś, trzeba jechać do Splitu i ze Splitu się jedzie na Soltę, także może kiedyś, zobaczymy. A do Powlia nie wiem, czy się uda dojechać, czy nie trzeba tymi górami. Jeżeli tym asfaltem tu trzeba, tak myślę, to nie jedziemy, to ominiemy. Tu jedynie na pewno idzie wybrzeżem, jest pięknie, się jedzie do Buściścia. Te nazwy to mnie dobijają, ale co zrobić. Słuchajcie, wszystkim bardzo dziękuję serdecznie za komentarze. Pozdrawiam was wszystkich. Jestem naprawdę bardzo taki ucieszony, że komentujecie, że dzielicie się co i jak.
Jeżeli macie jakieś pomysły, co tu mamy zobaczyć, kogo odwiedzić, to piszcie, a my pijemy kawę zaraz i jedziemy dalej. Także trzymajcie się, pozdrawiam.